Grace, witam cię, Plutko. No, słuchajcie, jaka jest sprawa na dzisiaj? Sprawa na dzisiaj jest źle skrojony, mocno zszyty. Zaraz wyjaśnimy sobie, co mam na myśli. Słuchajcie, więc jak gramy bluesa, my bardzo często mamy pewną sekwencję, prawda? I potem ogrywamy ją w poszczególnych akordach bluesa. Na przykład, o czym mówię? Powiedzmy, jesteśmy w A, prawda? Idziemy do D. Prawda? Więc tu ja nic nie gram, tu rytm tylko, ale na przykład zobaczmy sobie coś takiego. Prawda? I potem idziemy do C. Prawda? Tego typu mam na myśli rzeczy. Z tym, że osobiście dla mnie, wiecie, jest pewna granica, jak długo możemy, prawda, sobie przesuwać się i rozbudowywać to, co gramy w poszczególnym akordzie. Więc to jest takie dla mnie przesunięcie równoległe tego wszystkiego, wiecie. I słuchajcie, proszę uważajmy teraz. To, co teraz grałem, to... ten temat. Ja robiłem to samo, wiecie. Potem tylko przenosiłem ten temat do następnego akordu bluesowego, którym w tym wypadku ja grałem z E, czyli moim drugim akordem było A. I ten sam układ, te same odległości muzyczne grałem w A. Potem oczywiście grałem w H. I teraz tak. Dlaczego dobrze, mocno zszyty, źle skrojony? Bo słuchajcie, w tym momencie musimy zwracać uwagę. Osobiście to ja podkreślam, to jest moje osobiste zdanie. Jest pewna granica tego kopiowania, wiecie, tego przesuwania, transponowania. Nie wiem na czym, czy to od długości zależy, czy od harmonii zależy, ale proszę, bądźcie świadomi tego, że wtedy nasz blues, czy wasz blues, staje się takim lustrzanym odbiciem. Robi się lustro w tym bluesie. Jeżeli to lustro jest w dobrym stylu, jeżeli odbija ten transponowane nasze, jest zgrabne i dobre, więc mamy jasny obraz bluesa w tym lustrze. Gdy jednak harmonia i nasze granie jest, nie jest okej, okay, robi się, wiecie, jest niewypolerowane lustro bluesowe. Okej, okay, rozumiemy to. Z tym, że ja uważam, że za dużo tego rzeczy, tych rzeczy nie sprawdza się, wiecie. Jakieś dłuższe liki, dłuższe harmonie już zrobią się nam tym lustrem bluesowym. Prawda? Więc to, co tutaj gramy, to gramy do E. Więc słuchajcie, to jest taki temacik. Ja E gram dur, potem A, potem tę końcówkę od bluesa, prawda? Czyli ten palec tu. Co ja gram tu? Drugi palec jest na drugiej strunie trzeci, trzeci palec jest na trzeciej strunie czwarty. To jest nasz temat. Więc go sobie... Bo słuchajcie, możemy tylko... Potem możemy... Prawda? Ja miałem o tym nie mówić. Się rozdrabniam już na drobne, powiedzmy. Więc możemy tak grać, ale możemy również pójść do A i odegrać to samo. W A to będzie... Tu zagrałem B, jak w A. Już patrzmy sobie. Więc zaczynam tu, dwa palce, idę na siódmy, dwa palce, idę na ósmy z drugim i trzeci jest na dziewiątym, tak? Dobrze mówię?
Tu jest ta melodyjka. W H już wiecie, prawda? Przesuwamy się tylko troszeczkę wyżej na grypie. Możemy tak. Słuchajcie, ja tu w tym momencie mam próg 10 i 11 już. Proszę, bądźcie świadomi tego. Struna 2/3, prawda? I tak możemy ten blues ograć w lustrzanym stylu takim, prawda? I przypominam, że dla tych, którzy nie chcą, którym zatruną... I tak można grać, prawda, tymi. Ale dla tych, którzy nie chcą, słuchajcie, dla nie, którzy nie uczą się grać, o. No to możemy, słuchajcie, przynajmniej zagrajcie sobie ten. Ale potem już po harcersku możemy. Na lik wróć. I teraz H lub T. Tu dochodzę. Raz. H7 gram. I znów. No, słuchajcie, przez chwilę popatrzmy na prawą. A, już. Więc mam straszne noise. O, bo tu mam. Teraz będzie mniej. Słuchajcie. Dwa teraz jestem. Słuchajcie, tu trzeba tak z podcięciem, wiecie, od dołu. Mi się wydaje, że to wtedy zrobi ten grób. Prawda? Prawda? No i tak wygląda prawa, słuchajcie. Muszę się wam pochwalić, że czuję troszeczkę, ustępuje mi ten paraliż z prawej. Dzięki Bogu. Więc takie sprawy bym miał. Słuchajcie, więc tak już podsumowując, patrzę, bo zaraz mi się kamera wyłączy. Podsumowując, ten lik jest do opanowania przez każdego. E-dur, puste i aude. Tu palec drugi, trzeci, struna, druga, trzecia, próg, trzeci, czwarty. Chciałbym, żebyście sobie ten przynajmniej lik mieli. Wysublimować prawą. Jeszcze raz, bo to, bo słuchajcie, to możecie sobie zagrać i po... Żebyście sobie ten, jeszcze raz popatrzmy na prawą, bo to jest dość istotne. Prawda? Ja tu teraz trzymam to, te dwa. I bezczelnie z góry uderzam.
Takie, to wam powinno ułatwić. I prawda, potem sobie możecie po harcersku dograć. Dla tych, którzy chcą więcej, prawda, możemy przetransponować te akordy, jakby te. To będzie prawda. Prawda, słyszycie, to jest to samo, tylko przesunięte. Ta. Więc tak możemy sobie pograć. Słuchajcie, to był temat źle skrojony, tak, bo to przesuwanie jest dla mnie już takim na granicy. Gdybyśmy dalej głębiej drążyli, to by się zrobiło już zupełnie źle skrojone. Prawda? W tej materii muzycznej. Jednak strzeliśmy tak, jak sobie, tak jak strzeliśmy. Dziękuję. To wszystko, słuchajcie. Pozdrawiam cieplutko. Dziękuję wszystkim ostatnim subscribers. I'm really appreciated that. Thank you, guys. See you soon. Bye, bye.